Witajcie, dziś jeden z bardziej nietypowych filmów na moim kanale, czyli film, dla którego zrobienia musiałem wypełznąć ze swojej jaskini, uzbrojony w sprzęt elektroniczny, kanapki i popitkę. W dniach 15-17 września w hali Expo w ramach łódzkich targów Petfair odbył się polski Aquascaping Contest, czyli zawody w zapełnianiu drewnem wody. I jeszcze skałami, i żwirem, i roślinami, i ustawianiu tego w sposób dla oka najprzyjemniejszy. Zawody odbywały się na drugim piętrze hali, gdzie docierało się pięknymi, długimi i szerokimi schodami. Dopiero po pokonaniu ich sześciokrotnie w górę i w dół natknąłem się na ludzi wysiadających z windy. Nie odstraszyło mnie to jednak, całkowicie incognito udałem się na ogłoszenie wyników konkursu. Jak się okazało, nikogo tam jeszcze nie było, a przynajmniej uczestników. Filmując w sposób niezauważony z kamery sprytnie okręconej torbą z Biedronki, udałem się w miejsce wystawienia zbiorników konkursowych. Udając, że jestem z ekipy sprzątającej, kręciłem się bez sensu tu i tam, dzięki czemu nakręciłem to, co za chwilę zobaczycie. Wszystkie zbiorniki oprócz tych nagrodzonych, ale one będą, ale tak trochę później. Tak, bardziej na końcu. Ale nie przewijajcie filmu, bo poziom był wyrównany.
Thank you.
dzisiaj, żeby wręczyć nagrody dla najlepszego aquascapera konkursu Polish Aquascaping Competition. Niezależnie od zajętego miejsca, to jest czołówka Polski. 278 punktów i trzecie miejsce zajmuje Łukasz Krzywosz. Łukasz jest takim naszym eksportowym zawodnikiem, bardzo często wyjeżdża na różnego rodzaju zawody za granicę, gdzie też prezentuje akwaria i ja nie pamiętam, żeby wrócił bez nagrody. Pamiętajcie, Łukasz miał 278 punktów. Miejsce drugie z wynikiem 280 punktów zdobywa Grzegorz Grzegorowski. Gratulacje, Grzegorz. Świetny wynik, piękna praca. Mam nadzieję, że jeszcze zaszczycisz nas swoją obecnością na konkursie. No i w takim wypadku został nam tylko jeden zawodnik, punktów 282, Marcin Zając.
Marcin zdobywał bardzo wysokie noty w najbardziej prestiżowym japońskim konkursie IAPLC, więc będzie naszym jeszcze lepszym reprezentantem. Będziesz jeszcze więcej się starał, co? Na koniec chciałem pogratulować wszystkim uczestnikom i organizatorom. Powiedzieć, że ludzi było bardzo, bardzo dużo i że na mój widok psy ze strachu sikały. A Heiko Blecher uciekł.